Filozofia nauki i religia w wykładach Coffeego z analizy. Wspominałem już Andrea Ampera, twórcę teorii prądu elektrycznego, który także zaadoptował bardzo precyzyjne i wyprzedzające swoje czasy podejście do uprawiania fizyki. Wyrzę poglądów, że mechanika klasyczna ma być wyjaśnieniem zarówno całej fizyki, jak i wszystkich innych zjawisk, Amper występuje przeciwko takim poglądom, postulując prawo opisujące pole magnetyczne w przewodzie, którego nie sposób upodobnić do mechaniki. Dba przy tym, by wyrazić je jako opis porządku między mierzonymi wielkościami, jak również i o to, by nic niepotrzebnego doń nie dodać. Tym sposobem realizuje on nadal dwie zasady pochodzące od scholastyków i widziane u fizyków wczesnonowożytnych. Po pierwsze, teoria jest opisem realnego uporządkowania świata. Po drugie, każde prawo fizyki, jakie możemy wymyślić, jest możliwe, o ile jest zgodne z doświadczeniem. Czy ma tu znaczenie, że Ampère był człowiekiem wierzącym? Można spojrzeć na relacje z innymi uczonymi tego okresu. Okazuje się, że podejście do fizyki Ampera nie jest wcale dominującym. Raczej jako profesor École Polytechnique bierze on udział w głośnym konflikcie z większością naukowego establishmentu o kształt matematycznych podstaw fizyki. Nie on zresztą odgrywa w nim pierwsze skrzypce. Robi to jego wieloletni znajomy i sojusznik, również zapamiętany dziś skądinąd jako jedna z najjaśniejszych gwiazd na horyzoncie nauk ścisłych. Każdy student fizyki i matematyki widział nieraz nazwisko Cauchy. Freudenthal napisał, że więcej konceptów nazwano nazwiskiem Cauchy'ego niż jakiegokolwiek innego matematyka. A w samej teorii elastyczności jest 16 takich twierdzeń i koncepcji. Część z nich dotyczy nawet dziedzin, które powstały wiele lat po jego śmierci, jak na przykład horyzont Cauchy'ego w ogólnej teorii względności. Cauchy jest jednym z najbardziej wpływowych matematyków i fizyków matematycznych w historii. Najlepiej znany jest z przeformułowania i uściślenia analizy matematycznej, stworzenia własnoręcznie mechaniki kontinuum i analizy zespolonej i zapoczątkowania badań grup permutacji. Za częścią jego spuścizny kryje się pewien projekt matematyki i pogląd filozoficzny na matematykę i na fizykę. Kontrowersyjny i krytyczny w oczach współczesnych, później wydał wielkie owoce. Pochodzi on głównie z czasów po obaleniu Napoleona w 1815, gdy Cauchy, realista i głęboko wierzący katolik, robił szybką karierę w okresie restauracji Bourbonów. W 1816 młody Cauchy został profesorem École Polytechnique. Stary już Pierre-Simon Laplace, dostając zadanie przygotowania szkoły do ponownego otwarcia i zapewne ukrócenia rewolucyjnych nastrojów, zrobił Cauchy'ego wykładowcą analizy matematycznej. Drugim wykładowcą został wspomniany już Ampère, a ćwiczenia prowadził Gustave Coriolis, kolejny wierzący katolik. Program wykładów stanowił poważną zmianę wobec dotychczasowego kursu analizy i od początku budził kontrowersje i opór u innych profesorów. W oparciu o ten właśnie wykład, Cauchy napisał książkę Cours d'analyse, którą wydał w 1822. A wstęp do tejże książki dostarcza nam wiedzy o poglądach filozoficznych geniusza. Nieco zapomniany esej opracował niedawno historyk z Princeton, Michael Barney. Link do opracowania zamieszczam w opisie. Cauchy zaczyna od podziękowań do Laplace'a i Poissona, mówiąc, że zachęcali go oni do opublikowania życzonej książki. Stary Laplace popierał go parę razy i podzielał zapewne część jego opinii, co niewątpliwie było przydatne, jeśli się twierdzi, że cała dziedzina wymaga ponownego przemyślenia i oparcia na bardziej solidnych podstawach. Oto właśnie stwierdzi Augustin Cauchy. By zrozumieć, o co mu chodzi, musimy sięgnąć do nieco dalszej historii. Cauchy bowiem mówi o związku algebry i geometrii, rozumiejąc te słowa nieco inaczej niż rozumie się je dzisiaj. Barney wskazuje, że Cauchy rozumie przez geometrię metodę uprawiania matematyki opartą na ściśle dedukcyjnych dowodach, ale również wymaga badania rzeczywistych wielkości w przestrzeni. Matematykę zdecydowanie nie czysto abstrakcyjną i nie opierającą się na samych relacjach idei. Jedno i drugie jest obecne w geometrii od czasów Euklidesa i było niejako oczywiste przez tysiące lat, o ile uprawiano geometrię w oparciu o graficzne demonstracje. Taką właśnie geometrię przejęła fizyka, dzięki pracy scholastyków nad formami ilościowymi i kinematyką, szczególnie Niccolo Raisby i uczonych Merton College w XIV wieku. Jeszcze główne dzieło Newtona o dynamice, zasady matematyczne filozofii naturalnej, zawiera wyłącznie demonstracje graficzne i ani jednego równania, co wydaje się podyktowane rygorem teoretycznym. Newton nie był amatorem na przykład algebraicznego rachunku równiczkowego w wykonaniu Leibniza, antycypując nieco problemy, którymi zaraz zajmie się Cauchy. Pod wpływem Leibniza właśnie notację algebraiczną na szeroką skalę zaadaptowano nieco później, w XVIII wieku. I kluczowym problemem także Cauchy'ego są racjonalne podstawy takiego sposobu działania. Notację tą zbudowano bowiem na arytmetyce przez analogię. Tak jak dodajemy i mnożymy liczby, tak samo możemy dodawać i mnożyć symbole, a symbolami może być cokolwiek.
To właśnie główna heurystyka analizy matematycznej przed Augustinem Cauchym. Na przykład rachunek równiczkowy Leibnica opiera się na pojęciu wielkości nieskończenie małej, to znaczy infinitezymalnej. Pochodna w notacji Leibnica jest podzieleniem nieskończenie małego przyrostu funkcji przez nieskończenie mały przyrost argumentu. Ani jednak Leibniz, ani jego następcy przed Cauchym nie podali formalnej definicji wielkości infinitezymalnej, więc tym bardziej nie udowodnili, że można takie wielkości dzielić, nadając im sens nachylenia wykresu funkcji, prędkości ruchu, przyspieszenia itd. Są to heurystyki, które po prostu zakładają bez dalszego dowodu poprawność standardowej algebry dla dowolnych innych obiektów. Podobne heurystyki zaadaptowali również Euler i Lagrange, manipulując na przykład sumami ciągów nieskończonych. Jeśli założymy przemienność sumy wyrazów takiego ciągu, per analogiam do przemienności sumy skończonej, to często możemy obliczyć wynik przy pomocy manipulacji kolejnością wyrazów. Problem w tym, że są przypadki, gdy różne przestawienia wyrazów wyprodukują różne wyniki, jak głosi późniejsze twierdzenie Riemanna o szeregach. Wniosek zaś jest taki, że operacje algebraiczne są w wypadku sumy szeregu niewiele warte, bo nie mamy żadnej pewności, że otrzymany wynik jest jednoznacznie określony. Pytanie, co to znaczy niewiele warte? By na nie odpowiedzieć, musi się wkraść filozofia. Sens formuł algebraicznych według Cauchiego jest taki, że po podstawieniu wielkości za symbole otrzymujemy wynik. Wynika, że formuła nie ma sensu bez zbadania, w jakich warunkach wynik istnieje i udowodnienia, że on istnieje. Nie jest ona relacją idei, tak jakby chciał na przykład Hume czy Russell, ale relacją między realnymi wielkościami, jak opis uporządkowania świata, który Bóg stworzył według miary liczby i wagi. Dlatego też Cauchy uznaje za bardzo ważne badanie zmienności szeregów i dlatego musi całkowicie przebudować analizę matematyczną. Jednym z istotnych konceptów tej ostatniej jest wspomniane pojęcie wielkości nieskończenie małej, czyli infinitezymalnej. Powszechnie znane rozwiązanie Cauchy'ego nazywa się argumentem epsilon delta. Dla lepszego wyjaśnienia warto wspomnieć, że Cauchy zrobił niezależnie coś, co było znane w prymitywnej formie późnym scholastykom, pod nazwą synka teoremastycznej nieskończoności. Mocując się z pojęciem nieskończoności, scholastycy zauważyli, że to, co nazywamy nieskończonością, nie jest na ogół jedną wielkością większą od wszystkich innych wielkości, ale pewną relacją następujących po sobie wielkości. Dla dowolnej wielkości istnieje wielkość od niej większa, albo też dla dowolnie małej dodatniej wielkości istnieje dodatnia wielkość od niej mniejsza. Termin synka teoremastyczny można wyjaśnić jako poza kategoriami. I wskazuje on słowo, które oznacza pewną relację między rzeczami, choć zdaje się opisywać jedną rzecz. Argument epsilon delta opiera się na relacji dwóch synkategorematycznych wielkości nieskończenie małych. Oto definicja dodatniej granicy funkcji w zerze według Cauchy'ego. Jeśli dla dowolnie małej liczby delta istnieje taka liczba epsilon, że wartość funkcji różni się o delta lub mniej od liczby c, dla każdego argumentu większego od zera, a mniejszego od epsilon, to c nazywamy dodatnią granicą w zerze. Czyli granica istnieje wtedy, gdy możemy znaleźć wartość funkcji dowolnie blisko granicy, jeśli tylko argument zbliżymy dostatecznie blisko do zera. Na tej właśnie podstawie Cauchy buduje całą swoją analizę i budują ją dalej jego wybitni następcy. Cały wylany przez nich atrament wylano głównie po to, by analiza matematyczna opisywała zależności między realnymi wielkościami, czyli w oparciu o typowo chrześcijańską metafizykę. I wbrew wielkiemu oburzeniu, z jakim spotkali się Cauchy i Ampère ze strony zwolenników starej matematyki na Ecole, korzystający ze swojej akademickiej pozycji, by znaleźć sobie nowych akolitów. Część tego sporu miała wymiar praktyczny, nie wierzono bowiem, że absolwenci potrzebują czegokolwiek więcej niż algebraiczne i geometryczne heurystyki, a część ideologiczny. Duża część kadry i studentów miała liberalne i rewolucyjne poglądy, z czego wynikała również sympatia dla filozofii oświecenia. Filozofia ta widziała tezy geometrii i mechaniki jako prawdy konieczne, przez to Cauchy i Ampère mogli łatwo uchodzić za kontrrewolucyjnych wrogów, także w swojej agendzie naukowej. Najgłośniejsi wolnomyśliciele z Ecole, jak wypędzeni przez Bourbona Lazare Carnot i Gaspard Monge, albo też główny krytyk Cauchy'ego François Arago, podchodzili do metametyki dużo bardziej konserwatywnie, rozwijając geometrię rzutową, wykreślną albo też uprawiając fizykę teoretyczną według starych metod matematycznych. Władze Ecole usiłowały więc zmusić Cauchy'ego, by oparł swój kurs nie na pojęciu granicy, ale na wartościach infinitezymalnych, co było praktycznie niemożliwe do pogodzenia z wielkim projektem uczonego. Przystał on jedynie na to, by uwzględnić wartości infinitezymalne w kurikulum. Równocześnie jego książka zainspirowała całe pokolenie matematyków. Głównymi kontynuatorami projektu analizy matematycznej byli Niels Abel, Bernard Riemann i Bernard Bolzano. Riemann był wierzącym protestantem, a Bolzano był czeskim księdzem, który dużą część pracy Cauchy'ego wykonał niezależnie.
Więc podobnie jak w wypadku Coffiego, Ampera i Coriolisa, który prowadził ćwiczenia, wierzący zaadaptowali nowy program wcześniej, co było zgodne z wiarą w uporządkowanie świata według miary liczby i wagi, leżącą u jego podstaw. Także w ramach tego programu szukano daleko i szeroko nowych ram fizyki matematycznej, w zgodzie z wiarą, że postać praw fizyki realizuje jedną z niezliczonych metafizycznych możliwości. Owocem był wielki rozwój aparatu matematycznego mechaniki, teoria elektromagnetyczna, matematyczne podstawy ogólnej teorii względności i rozwój innych dziedzin nauk ścisłych. W ten sposób dwie zasady teologii i filozofii scholastyków, uporządkowanie świata według mierzonych wielkości i przygodność postaci świata, działały także w nauce XIX-wiecznej.